kwadras akademicki, który nas tutaj dopadł. Ale już jesteśmy gotowi i zaczynamy. Witamy w Monet International School w ramach spotkań bardzo kulturalnych. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Miszczak. Politolog, profesor, pracownik naukowy, ale także sinolog, tak, oczywiście sinolog, ale także dyplomata. I tematem naszego dzisiejszego spotkania będą Chiny. Postaramy się zastanowić nad tym, Chiny są matecznikiem cywilizacji. I czy faktycznie różne wersje interpretacji świata współczesnego wskazujące na dominującą i wzrastającą rolę Chin są słuszne, czy też może będziemy starali się pokazać, że ten obraz nie jest tak prosty, jakby się mogło wydawać. Ta rozmowa też odbędzie się, proszę Państwa, czy będzie pokazana na stronie CIES-u. Ta rozmowa też jest przeznaczona dla nauczycieli, dla uczniów. Witamy wszystkich serdecznie za partnerstwo, a także za gościnność i Pawła, który tutaj nam pomaga, i pani dyrektor Monet Internet. Powiedzmy jeszcze, że dla tych z Państwa, którzy będą uczestniczyć w naszym spotkaniu na żywo, istnieje możliwość zadawania pytań. Mamy taką nadzieję i zarezerwowany czas, że będzie możliwość te pytania, które padną na czacie, na YouTubie, zadać panu profesorowi w części naszego spotkania. Bo zaczniemy od przeczytania fragmentów książki, tak. Później oddamy głos panu profesorowi, później my z Arturem, tak, bo nie przedstawiliśmy się, Artur Wolski, Jakub Lorenc. My będziemy prowadzić to spotkanie, właśnie. Doktor Jakub Lorenc i magister Artur Wolski. My porozmawiamy z panem profesorem po tym wstępie i po wykładzie, a później będzie okazja na to, żeby pytania, które w międzyczasie spłyną na czacie, dosyć i zadać. Ja tylko chcę powiedzieć, że ogromną przyjemność sprawia nam pan profesor swoją obecnością. To jest zawsze duża przyjemność rozmawiania. Krzysztof jest z tobą prywatnie. Chcę państwu zdradzić, że gadaliśmy tutaj spotkań tak, pana Jakuba, żeby się tego spotkania przygotować i będą następne. Ale inspiracją do tego jest książka Chiny Zrozumieć Imperium, do którego pana Piotra Plebaniaka, do którego pan profesor zrobił wprowadzenie. I trudno nie mówić o Chinach, trudno nie mówić w kontekście dzisiejszego tematu, nie przeczytawszy fragmentów z tej książki, wolę sobie zacytować. Wzajemny szacunek niczym wobec najczcigodniejszych gości. Gdy przyjdzie nam zaprzyjaźnić się z mieszkańcami krajów Azji Wschodniej, dostrzeżemy szczególną cechę ich mentalności, ich kultury. Chińczycy, Koreańczycy, a szczególnie Japończycy są wobec siebie grzeczni. W najgłębszym sensie jest to efekt wychowania w wartościach konfucjańskich, których ujawnianie agresji i złości to naruszanie harmonii społecznej. To coś wysoce niepożądanego. Ukłony, uśmiechy i miłe słowa, mówiąc współczesnym językiem, służą deeskalacji konfliktów. Oczywiście często jest tak, że za uśmiechem, zgodnie ze słynnym chińskim przysłowiem, kryje się sztylet. Mimo tego konfucjańskiego trening czystości wciąż sprawia, że świat staje się odczuwalnie przyjemniejszy. Jeszcze jeden fragment, jeśli Państwo pozwolą. Sprawia mi ogromną przyjemność czytanie tej książki, a jeszcze czułem się jakoś wyróżniony, że pan profesor przywiózł mi ją, bo mogłem się pochwalić przed rozmową z panem profesorem Brałczykiem, który mówi, ale ja już tak się czytam. To jest najlepsza chyba rekomendacja do tego, żeby ją mieć. I drugi fragment, jeśli chcecie. Ponieważ to spotkanie jest edukacyjne, więc wybrałem takie oto. W kraju edukację i moralność krzewic za rubieżą orężem rządzić. Starożytni Chińczycy wierzyli, że użycie przemocy i przymusu narusza harmonię kosmosu i kala duchowo,
przyrodzone cechy natury ludzkiej należał starannie pielęgnować przez cierpliwą edukację, cywilizowanie. Z obcymi, w domyśle barbarzyńcami ze stepów, dyskutuje się strzałami i mieczami. Te dwie zasady leżą u podstaw budowanej po konfucjańskiej harmonii społecznej. Tak pojmowali i urządzili swój świat poprzednicy i następcy Konfucjusza, którzy budowali przez stulecia system społeczny, będący tkanką i kręgosłupem chińskiej cywilizacji. Pod tym wpływem ukształtowała się sinosfera, czy też może najtrafniej cywilizacja konfucjańska, pod której wpływem były i wciąż są ludy i narody wokół Chin. Autor traktatu Sztuka Wojny przyznaje już na samym początku swojego dzieła, że choć wojna to robota nieczysta, amoralna, zaburzająca harmonię, to jest konieczną, a przy tym wręcz najważniejszą troską władcy. Przemoc i przymus stanowią bowiem nieodłączną część naszego życia. Są niezbędne do przetrwania, zachowania tożsamości kulturowej i uchronienia dorobku cywilizacji. Tego materialnego i tego w głowach przed naporem barbarzyńców. Ktoś, kto się ich wyrzeknie, po prostu ulegnie temu, który tego nie robi. Sam stanie się barbarzyńcą. Tę często pragmatyczną prawidłowość zgrabnie ujmuje to anonimowe powiedzenie. Ten, który przekuje miecze na pługi, będzie orał dla tego, który tego nie zrobi. Liczne dylematy i paradoksy, jakie tu się pojawią, zostały przeodziane w powiedzonka takie jak wojna o pokój, czy też niech nieufność stoi na straży ufności. Mam nadzieję, że na wstęp wybrałem dobre fragmenty, które zainspirują nas do wysłuchania pana profesora, bo tak podzieliliśmy nasze spotkanie, że najpierw będzie speech, a potem rozmowa. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ten fragment oczywiście jest doskonały, doskonale wybrany, ponieważ jest niebywale aktualny do dzisiejszej sytuacji politycznej, nie tylko w tym kraju, w którym się znajdujemy, ale oczywiście w wymiarze globalnym. Dlatego jestem wdzięczny panu Plewaniakowi, że taką książkę zaprezentował nam tutaj. Nie prezentuje historii Chin, tylko prezentuje historię Chin i to jest dla nas bardzo ważne. Bezcenne przez świadków historii, to znaczy ci, którzy mówili. Tutaj został zacytowany Kung Fu Zi, czyli Konfucjusz, czyli to, co dzisiaj aktualnie funkcjonuje w reżimie chińskim, ale na początku nie było Konfucjusza, tylko był legizm, czyli taka, powiedzmy sobie, wspieranie reżimu na wszystkich forach, i wewnątrz, i zewnątrz, poddaństwo władcy, więc na początku Chin był, powiedziałbym, autorytaryzm. Autorytaryzm nie jest to, że tak powiem, wymyślone w nowoczesnej politologii naszej, powiedzmy sobie, tak zwanego Zachodu. I moje pytanie było, po przeczytaniu tej książki, zresztą naprawdę fascynująca książka, polecam Państwu. Myślę, że każdy ją powinien przeczytać. To jest w pewnym sensie jakiś podręcznik, nie? Taki wstęp do historii Chin, do zrozumienia Chin, tak jak one naprawdę mentalnie funkcjonują, bo panu Plebaniakowi się udało przedstawić coś, co jest zgodne z rzeczywistością, a nie z jakimś urojonym widzeniem Chin na zewnątrz. Nie? I to jest właśnie ten błąd percepcyjny, które elity zachodnie popełniają w stosunku do Chin, czyli Chińskiej Republiki Ludowej w tym momencie, tego reżimu, nie rozumiejąc, że to jest to, co zostało już powiedziane i to są też takie przekazy chińskie, że to jest ukrycie prawdy, a prawda leży głębiej. Głębiej to znaczy to, co te zamiary, które strona chińska chciałaby przedstawić, ona je wstrzymuje. To jest ten cel, do taka droga chińska, specyficzna droga chińska, ten Tao Te King, czyli droga jest ważna,
cel jest troszeczkę zamazany. My widzimy dzisiaj tylko tę drogę, a nie jesteśmy w stanie ocenić tego celu w wymiarze strategicznym. Tutaj zostało zacytowane Sun Tzu, czyli ta, że tak powiem, ten traktat wojenny, powiedziałbym, sztuka wojny. W tym samym czasie, i to jest bardzo interesujące, żył, jeżeli to jest prawda, co z przekazów znamy, Kung Fu Tzu, czyli Kong, ten wielki Konfucjusz. Więc to są te osobiste, jeszcze inni bardzo wybitni, wędrujący, jak to się nazywało wtedy, mędrcy, którzy pomagali cesarzom, żeby, na początku nie było cesarzy, byli królowie, do tego jeszcze wrócę, żeby że jak powiem, stworzyć państwo. Sami tego nie potrafili, więc odbywała się konkurencja szkół, że tak powiem, intelektualnych, i z tych te dwie czy trzy nawet, które tutaj wypowiedziałem, one na końcu zwyciężyły. Ale tak powiedziałem, moje pytanie było takie, co było na początku, kiedy się zaczęła hegemonia Chin? Chiny jako hegemon się rozumiały w tym wymiarze ich, że tak powiem, postrzegania świata, bo ich świat był jedynym światem. Jedynym światem pod niebem, tak zwany Tianxia, jak mówią Chińczycy, czyli to, co jest wszystko pod niebem, należy do nas, a ja mam mandat tego Boga. Jestem samym Bogiem, jak Di, pierwszy cesarz chiński. On się na tym opierał i opierał się na tym legizmie, czyli ta imperialna, dzisiaj neoimperialna, czy ta hegemonia chińska była na samym początku powstania czegoś takiego jak państwo chińskie. Pamiętajmy o tym, tu plebaniak słusznie zwraca na to uwagę. Nie możemy mówić o ciągłości państwa chińskiego tak, jakbyśmy to rozumieli na Zachodzie. Mówimy o ciągłości kulturowej, głębi kulturowej tego państwa. Takie postrzeganie jak Polacy podczas tych zaborów, on zresztą wskazuje na to, że to jest silniejsze od struktury państwa, które się rozpadało, było napadane przez tak zwanych barbarzyńców z północy, więc te dynastie powstawały, upadały, ale ten cel tej sinilogizacji, bym powiedział, świata, on postępował niezauważalny przez tych, którzy tworzyli to, bo każda dynastia mniej więcej, każde imperium trwało około 230 lat. Dzisiaj się to też zbliża. Pamiętajmy o tym do upadku innych imperiów. To są podobne struktury. Więc myślę, że to jest dzisiejsza sytuacja wyjściowa, dynastyczna. Nie będę tego mówił o dynastiach, bo to jest dosyć skomplikowane, ale wszystkie dynastie chińskie, to nie były tylko chińskie, bo my do tej pory nie wiemy, co to jest naprawdę, co są Chiny, starożytne na przykład, ale to były też dynastie tak zwanych barbarzyńców, czyli napadających na Chiny, no na przykład Chinggis Khan, znany tu wszędzie, czyli ta dynastia mongolska, czy dynastia Mandżu, ostatnia mandżurska, 1644 do 1912 roku, kiedy ostatni cesarz abdykuje, 1912 później pracował dla Mao Tse-tunga jako podcinacz kwiatów, żeby było ciekawe. I tam w tym czasie zostało stworzone oczywiście państwo Mandżukuo. W 1932 roku była słynna napaść Japonii na Chiny. Chiny, pisałem w tym swoim posłowiu, co jest ważne dzisiaj, jak się patrzy na Chiny z zewnątrz, ten okres upokorzenia chińskie, te wojny opiumowe, to był XIX, XX wiek, później już były skutki tego, na początku oczywiście, kiedy te trzy wojny opiumowe, kiedy ten tak zwany dzisiejszy Zachód, te dzisiejsze imperia, których nie ma już tych imperiów, jak Wielka Brytania na przykład, no nie wiem, była też Francja, Rosja, Prusy, Japonia, Stany Zjednoczone, mówiąc delikatnie, napadły na te biedne Chiny, na to, co można przedstawić jako Chiny, czyli dynastia Xin. Była to oczywiście ekspansja typowo gospodarcza, osłabienie tego imperium. Opium był wtedy takim dosyć istotnym elementem płacenia czy zysków. To były te indochińskie kompanie gospodarcze, które chciały ekspandować gospodarczo. Te Chiny nie zostały zdobyte, że tak powiem, okupowane w tym takim sensie, ale pozbawione tej cesarskości.
zawalił się cały świat chiński. Mhm. Jeżeli cesarz czy Chińczycy myślą, że cały świat to one są, a tu nagle przychodzi coś, jakiś barbarzyńca, który jest lepszy ode mnie. Nie mogę tego zrozumieć, w sensie mentalnym, nie mogę tego zaakceptować. Mhm. Więc tutaj jest szok cywilizacyjny dla Chińczyków. Dla Chińczyków, dla tych mieszkańców, tych obywateli chińskich. Wali się cały świat, nie? Powstający od 2000 lat. No i jest tragedia, co zrobić, nie? Powstaje ta republika, pierwsza republika demokratyczna, republika chińska, Sun Yat-sen, słynny prezydent, tam ma mauzoleum, jest w Pekinie, w Beijing, miasto północy, bardzo, bardzo wielkie, można sobie tam to podziwiać, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Tradycja chińska to jest tradycja dynastyczna, rodzi się nowa dynastia i przychodzi nowy hegemon. Jak on się może nazywać? A się nazywa Mao Zedong. Mao Zedong, czyli dynastia komunistyczna, w 1932 roku publikuje wiersz, biały wiersz, tak się nazywa, i pisze w tym, że on będzie tym następcą, będzie tym cesarzem. Mm-hmm. Czyli w tej tradycji cały czas imperialistycznej oni funkcjonują. Jest ta logika, jest ten motor chiński, tego imperializmu, co czyli konsekwencja. Konsekwencja niebywała właśnie Tao Te King. Ta droga, konsekwencja. Zresztą tutaj mam taki cytat, to jest bardzo, bardzo może istotne, jak Trump, naiwny Trump, pojechał do Xi Jinpinga, czyli prezydenta Stanu, prezydenta Chin, chińskiego. I on przyjmuje go i mówi, bierze ten kieliszek i mówi do niego takie słowa, pozwolę sobie przeczytać. Żadna odległość, nawet odległe góry, szerokie oceany nie są w stanie przeszkodzić ludziom, Chinom, nawiasie, wytrwałym w osiągnięciu ich celu. Powiedział on do niego, nie? do tego. I jeszcze jest taka rzecz, która jest bardzo istotna w połączeniu z tym Konfucjuszem. To jest dzisiaj właśnie takie połączenie nacjonalizmu, konfucjazmu, powiedziałbym też Morgenthaua. Co to jest siła? To jest ta recepcja zachodnia. Co to jest siła w wymiarze chińskim? Ja napisałem tutaj w posłowie, cytując Konfucjusza, ziemia nie może nosić dwóch cesarzy, tak jak niebo dwóch słońc. No jest to, dzisiaj funkcjonuje w Chinach. Jak Xi Jinping doszedł do władzy w 2012 roku, w 2013 roku łamie pewną regułę komunistów chińskich i całą tą tradycję Deng Xiaopinga. Deng Xiaoping sformułował tak 24 takie tezy, w którym powiedział, jak się Chiny mają zachowywać i oszukiwać w sumie świat, żeby ten świat oszukany uwierzył w tę narrację, a my wtedy zdobędziemy władzę. I on to wyszczególnił wszystko. Nie? Jeżeli jesteś słaby, skłaniaj się, nie podnoś garba, nie wychodź do przodu, ukrywaj swoje interesy, ale jak osiągniesz ten cel, który jest dosyć istotny, wtedy się wyprostuj i pokaż, kto tu rządzi. Dzisiaj mamy taką sytuację. Odrzucenie Deng Xiaopinga i wyprostowanego, aroganckiego, asertywnego Xi Jinpinga. Xi Jinping w porównaniu z tymi poprzednimi prezydentami, jak Chao Ziyang, jak Hu Jintao, jak przedtem Mao Zedong, czy dzisiaj Xi Jinping. Xi Jinping zrobił coś, co jest, uważam osobiście, przekroczeniem pewnego Rubikonu, jak to my mówimy, w naszej historii. Uzurpuje sobie władzę do końca życia. Tego nie było. Tradycja chińska była, co 10 lat się wymieniamy. Nie zmieniamy. Rotacyjność. Tak jest. I jeszcze ta sytuacja dzisiejsza w Chinach skłania mnie do tej agresywności chińskiej, która pokazuje. Że obecny prezydent jest młody. Prezydent jeszcze ma dużo czasu i ma totalną władzę, tak jak pierwszy cesarz. Pamiętajcie Państwo, że pierwszy cesarz był jednym z najbrutalniejszych cesarzy chińskiej historii. Zresztą porównywany tutaj, uważam słusznie, u pana plebaniaka do Hitlera. Po prostu późniejsi cesarze byli oczywiście też prowadzili taką politykę eksterminacji, ale nie dyktatorem jak ten. Dzisiaj Xi Jinping ma jeszcze więcej władzy jak ten cesarz, ponieważ jest sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin, prezydentem Chin, jest szefem Centralnej Komisji
wojskowych, to jest bardzo ważna. Czyli jedynym tym słońcem tak, na nieboskłonie. Tak jest. I jeszcze jest jeden element. Ostatnio sobie podporządkował całą obronę terytorialną, czyli kontrola tych regionów chińskich. Mając taką władzę, możemy, co robimy teraz? Teraz możemy stawić czoła tak zwanemu dekadenckiemu Zachodowi. A jesteśmy po zjeździe Chińskiej Partii Ludowej, prawda? Tak jest. Świeżo. Ostatnio właśnie, dziękuję bardzo za tę informację, tydzień temu to się skończyło, w czwartek, i tam zostały, jest bardzo dużo istotnych dla nas postanowień w tym kontekście, o którym rozmawiamy. To znaczy, przede wszystkim, jeżeli już jesteśmy na takim poziomie rozwoju, to dbajmy o naród, który może się zbuntować. Historia Chin to są bunty, nie? Na przykład chłopów i tak dalej, zdobywanie władzy. Więc teraz trzeba stworzyć równoważny rozwój tego dobrobytu. Powiedzmy sobie, ci, co mieszkają w Chinach na terytorium Chin, to nie tylko Han, ale są inne jeszcze mniejszości, ale połączone też z represjami wewnętrznymi. To znaczy, czyli nie społeczność kastowa, tylko tak jest. Zbalansowana. Zbalansowania dobrobytem. To znaczy mandat tej komunistycznej partii, skądś to znamy, on to będzie rezultatem tego dobrobytu. Więc Chińczycy nie będą, czy ci obywatele Chińskiej Republiki będą nie wychodzić na ulicy, mimo to, że wychodzą. Pamiętajmy o tym, że w Chinach są co roku jest około 400 albo więcej małych takich, nie chcę powiedzieć powstań, ale takich rebelii. Ona się to kiedyś nazywało ruchawki, takie przeciwko administracji i tak dalej. Chiny mają kolosalny problem z mniejszościami. To one mają, to znaczy, że reżim w normalnym państwie tego nie ma. Przecież cała ta kampania przeciwko Ujgurom w Xinjiangu, Turkmenistan Wschodni, Luaj, tej mniejszości, czy Mongołom, czy Kazachom, to jest wszystko skierowane po to, żeby stworzyć szczęśliwy chiński naród, który nigdy nie istniał, zjednoczyć go w wymiarze imperialnym. No nie? Jeden naród, który jest zdolny do podporządkowania całego świata, i inkorporacja tego świata, czyli szukanie tej przewagi kulturowej, bo to jest ta siła tutaj Chin, żeby przyciągać jak magnes, zresztą pisze o tym, do tej kultury chińskiej, do tej atrakcyjności kultury chińskiej, ale tylko jedna kultura sinocentryczna, to jest właśnie, to są te Chiny. Czy się one będą nazywały Chiny, czy się to będzie nazywało inaczej, to ma być taki drogowskaz do przyszłego rozwoju policentrycznego świata w naszym wymiarze, gdzie tą policentryczność będzie zastępowana przez dwa mocarstwa, one w tej chwili funkcjonują, to jest G2, Stany Zjednoczone, Chiny, a na końcu zostaną tylko Chiny. Bo słońce może być tylko jedno. Tylko jedno. Ja tylko oddam głos Jakubie. Chcę powiedzieć, że pan profesor jest bliski takiej idei, jak rozumiem, ten pogląd domniemuje z naszych rozmów, że wcześniejszych rozmów, że Chiny nie potrzebują na razie jakby tej ekspansji na zewnątrz, o której pan profesor wspomniał, ale raczej pracują dosiebnie, to znaczy, że pracują na razie na imperium i integrując naród gospodarczo, technologicznie, właśnie jeśli chodzi o regiony, no ale jest jakiś cel tego? Czy naprawdę hegemonia świata, o której mówi Europa i Ameryka, wystraszone, ale Indie i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście my możemy się bać Chińczyków? Czy myśmy stworzyli sobie jakiś pozór, czy myśmy dali się uwieść chińskiej narracji, że oni będą hegemonem? Czy rzeczywiście zależy im na takiej potędze zintegrowanego terytorium i narodu? To znaczy tutaj jest oczywiście, są dwa aspekty, polityka wewnętrzna i polityka zewnętrzna. Polityka wewnętrzna to oczywiście jest konsolidacja reżimu. Tu chodzi o bezpieczeństwo polityczne reżimu. Wiadomo, że nie można prowadzić
Chiny, jeżeli myślą o polityce wewnętrznej, myślą o... Czyli najpierw ład wewnętrzny. Absolutnie, ta konsolidacja umocnienie władzy centralnej, bo to jest państwo centralne, centralizowane, zresztą tak jak Polska, czy Hiszpania, czy Francja, ale nie w tym wymiarze, no, bo cesarz, który rządził na początku, miał więcej władzy, jak ci wszyscy absolutni władcy w Europie, których znaliśmy. Ale wracając do polityki wewnętrznej, co tu jest ważne? W myśleniu chińskim ważne jest to, co się odbyło w przeszłości. W przeszłości tej, że tak powiem, niedalekiej. Boją się rozpadu Chin, tak jak rozpadał się Związek Radziecki. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że to, co dzisiaj rządzi, w cudzysłowie, w Chinach, to jest historia, ale to jest percepcja zmodernizowanego świata zachodniego. To jest komunizm. No, to nie jest wymysł chiński, nie? Który się jednak pokrywa. Więc konsolidacja tej władzy. Konsolidację władzy można zapewnić tylko przez dobrobyt. Poza tym Chiny nie są homogenne wewnętrznie. Mówiłem o prowincjach. Wschodnie są lepiej rozwinięte jak zachodnie. Mają taki sam problem jak w Hiszpanii, nie? Że Madryt musi przekazywać, dostawać pieniądze, bo i zaczęły się buntować te prowincje. Guangdong na przykład to jest bardzo ważna rzecz. Czy tam te strefy specjalne jak Shenzhen mają też problem oczywiście cofania się, czyli narracji do tyłu, problem Hongkongu, Macao. To jest na przykład, było, dzisiaj dyskutowaliśmy na temat tego ostatniego zjazdu parlamentu chińskiego. Ten problem został tam poruszany. Oni, Chińczycy, odeszli od koncepcji, starej koncepcji Deng Xiaopinga, taki słynny traktat, który podpisali z Wielką Brytanią na temat Hongkongu. Nie? Dwa systemy, jedno państwo, to jest przecież Tajwan. To jest bardzo ważna rzecz. Mongolia wewnętrzna. Ona nie należała nigdy do Chin, a jest też zewnętrzna, ta Republika Demokratyczna była oczywiście w demokracji tej socjalistycznej, Cedembała, tego prezydenta, to może się kiedyś połączyć. Jest ten Xinjiang, Turkmenistan Wschodni, absolutnie inna religia. Tybet, to jest bardzo ważne, więc to trzeba też stalić wewnętrznie, to nie jest takie proste. Niestety im się to nie udaje. Jest protest z zewnątrz. Może na szczęście. Na szczęście się to nie udaje. Na szczęście jest coś takiego, no przepraszam, że tak powiem, w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. To jest to, co na przykład ostatnia rozmowa w Anchorage na Alasce, nie? Kiedy przyjeżdża ta delegacja chińska po jednej stronie i ten Blinken po drugiej stronie, ten taki minister spraw zagranicznych administracji Bidena, który po kolei wylicza to, co Chiny źle robią dla całego systemu międzynarodowego i w sumie dla społeczności międzynarodowej i pada jedno słowo. W takim obszarze Chiny nie mogą prowadzić świata do tej wspaniałej wieczności, jak oni tu mówią, takiego zjednoczenia. Tylko jak Chiny, czy Pekin, czy stolica, czy rząd, czy to, co tam rządzi w Chinach, mówi o tej misji Chin, to mówi o własnej misji, ale nie o świata. I stworzył taką, żeby to pasowało politycznie, taki multilateralizm. Multilateralizm to wszyscy jesteśmy razem. Kilka, najlepiej to by było, gdyby kilka mocarstw, tak zwanych walczących królestw czy państw w przeszłości Chin i przychodzi taki cesarz, jednoczy to i mamy teraz ten nowy świat 21 i 22 roku. No właśnie, bo mnie ten wątek, który się tu pojawił, wywołany trochę przez Artura, ale też pociągnięty przez pana profesora, dotyczący tego, że Chiny są monolitem właściwie tylko pozornie. I czy to nie jest tak, że to jest pewnego rodzaju narracja narzucona właśnie przez Chiny innym państwom, że oto jesteśmy jednym monolitycznym wielkim mocarstwem z jedną wielką wspólną historią. No a jak przyjrzymy się temu, jak chociażby skonstruowane są wewnętrzne Chiny, jak dużo jest tam mniejszości, jak dużo jest właśnie chociażby problemów z tymi kawałkami Chin, które z punktu widzenia imperium są poza Chinami, tak mówił pan profesor o Tajwanie, Macao, Mongolia, tak, no tych obszarów jest bardzo, bardzo dużo. Wobec tego, czy to nie jest trochę tak, że Zachód jest obecnie w takiej pułapce przekonania, że oto Chiny są państwem monolitycznym, jednorodnym, jednolitym i silnym, a tak naprawdę trochę jest to kolos na mijanych nogach, bo nigdy nie wiadomo, czy za moment nie wybuchnie gdzieś jakieś poparte pewnie przez inne państwa powstanie wewnętrzne, które doprowadzi do tego, że ta władza no, tak mocna w tym momencie stanie się dużo słabsza. Czy to nie jest tak, że Chiny po prostu nie mają innego wyjścia,
i władze państwowe chińskie nie mają innego wyjścia, jak przede wszystkim zabezpieczyć tyły, czyli skupić się na polityce wewnętrznej. A polityka zewnętrzna służy tylko temu, żeby umocnić się wewnętrznie. Znaczy daje aspekt tego, jesteśmy razem. Bardzo dobre pytanie, tylko pamiętajmy o tym, że każdy dyktator mówi, że jest zmuszony do robienia czegoś, bo to jest dla dobra narodu, a to jest tylko i wyłącznie dobre dla utrzymania władzy. Właśnie, ale czy w ogóle naród chiński istnieje? Bo nie, tak... nie ma narodu chińskiego, to jest nieprawda, to jest taka projekcja zewnętrzna, jak tutaj pan doktor zresztą powiedział, zresztą nie ma języka chińskiego jako takiego, no ten mandaryn jest... się mówi, na przykład ja się osobiście uczyłem tego języka, że tak powiem, komunikacyjnego, jak studiowałem w Pekinie, w Beijing, miasto północy, Nanjing, miasto południa, jak to Chińczycy mówią, ale jak byłem w kinie na przykład, to jest bardzo fajna taka sprawa, patrzę na ten film, leci, nie? Połowę rozumiem, połowę nie. A to leci kilka tych języków z boku, tak w górę, tak? I żeby wszyscy sobie tam... Więc nie ma takiej komunikacji. Oni chcieli to oczywiście stworzyć. Jedyną taką instrumentem komunikacji wewnątrz Chin, takim naprawdę realnym, to jest administracja państwowa. No bo która musi mówić jakimś językiem i przekazywać do tych prowincji, ale z tymi językami to jest trudno. Jest bardzo dużo dialektów, ale są języki chińskie, a nie język chiński jako taki, więc nie dajmy sobie narzucić czegoś, co Chiny to są dezinformacją. Pamiętajmy o tym, że Chiny deinformują ten świat od 1949 roku. 1 października w 1949 roku na placu Tiananmen wychodzi Mao Tse-tung i mówi, proklamuje Chiny, Chińską Republikę Ludową, mówi po tych upokorzeniach, używa tego zdania, bardzo mi się to zdanie zawsze pomaga, podoba, bo jest bardzo aktualne. Dzisiaj wstajemy z kolan. Tak powiedział Mao Tse-tung. Nie wiem skąd my to znamy, ale tylko zwracam uwagę, jakie są konotacje polityczne tego wszystkiego. Więc tutaj Chińczycy oczywiście. To jest też dowód na to, że Chiny czerpią z Zachodu. Ja myślę, że to jest wymiana informacji po prostu. Jest taki feedback intelektualny. W drugą stronę, dokładnie co pan doktor powiedział, że to jest taka wymiana i to bardzo dobrze, że tego tak ile razy można, że tak powiem, wstawać z tych kolan, no teraz stoją po prostu i patrzą tak z góry na ten cały świat. Jesteśmy obecni, będziemy tutaj i wy musicie słuchać naszej narracji. Chinom się na pewno udało to zafascynowanie przede wszystkim naukowców, niestety czy niestety, tą chińską w cudzysłowie kulturą, bo to były te przekaźniki, które Chińczycy wykorzystali. Wykorzystali oczywiście, jesteśmy w szkole Instytuty Konfucjusza. W każdym tym większym państwie, że tak się powiem, są instytuty, które przekazują wiedzę o Chinach, taką jak one chcą być przekazane. Teraz są zamykane we Francji, w Niemczech już i to tego, bo się wszyscy zorientowaliśmy. My niestety, żeśmy się zachłysnęli tym cudownym, bym powiedział, moralnym Konfucjuszem. Tym jego miłosierdziem, czego on powiedział, że ten tutaj zostało cytowane, że władca musi być moralny, on musi pracować dla narodu. Ale ta schizofrenia, w której dzisiaj funkcjonuje ten reżim komunistyczny, z jednej strony jest to przekazywane jako właśnie taki cel, z drugiej strony praktyka mówi o czymś innym, a już to, co się wydarzyło w 1989 roku na Tiananmen, no to była kompletna katastrofa. Przecież to Chińczycy tego nie zapomną, mówię o tym reżimie, że lud jakiś, intelektualny bym powiedział, podniesie głowę, więc zrobią wszystko, żeby do tego nie doszło. Tam były propagowane cele demokracji zachodniej, amerykańskiej. Tam była statua wolności noszona na Tiananmen. Przecież oni podobno, prawdopodobnie zamordowali 10 tysięcy studentów i tych uczestników tego buntu. Różne są oczywiście tutaj, że tak powiem, dane, ale to było, wyobraźcie sobie, państwo czołgami rozjeżdżali ludzi. No to jest coś nieprawdopodobnego i to zostało do dzisiaj. Została spacyfikowana całkowicie opozycja. Do dzisiaj to nie istnieje. Przecież jak się czyta o tym wielkim poecie czy rewolucjoniście Bo Xilaiu na przykład, który zmarł, który wysyła się na prowincje różne tych myślących ludzi, tych, którzy chcieliby coś zmienić, pokazuje ten opresyjny reżim, który funkcjonuje i też musimy to brać pod uwagę. To, co jest sprzedawane przez oficjalną narrację, nie ma nic wspólnego z tym, co się naprawdę w Chinach dzieje.
Chiny mogą być ciekawe przez to, że obserwujemy taki wzorcowy, taki wzorzec państwa opresyjnego. Dlatego ono ciekawi Zachód, bo pamięć Zachodu jest krótka. Przecież niedawno mogliśmy obserwować na własnym przykładzie. Dlatego ona jest intrygująca. Ale ja bym chciał zapytać pana profesora o świat opozycji, czyli tego świata, który integruje jakby intelektualistów, ludzi, którzy przeciwstawili się władzy komunistycznej. Czy taka jest? Co ona reprezentuje? Czy jej głos jest słyszany? I jakie są konsekwencje bycia w takiej opozycji? To jest bardzo dobre pytanie. Zresztą nawiązuje do tego, co pan doktor powiedział, o tej opozycji wewnętrznej. Ona była na trzech poziomach. Była też opozycja w Komunistycznej Partii Chin. No nie, ten na przykład to, że Deng Xiaoping był po 76 roku, po śmierci Mao Zedonga, tym głównym, że tak powiem, który przeprowadzał te reformy gospodarcze, które doprowadziły do pewnego dobrobytu w Chinach, było to następstwo, powiedzmy sobie, tej rewolucji kulturalnej w Chinach, 66 i 76. Tam były walki frakcyjne. Deng był aresztowany przecież, był w domu, ale pilnowany, ale inni filozofowie byli mordowani na ulicach. To jest w ogóle coś niesamowitego, ta elita intelektualna. Jeżeli chodzi o drugą część, to jest ta elita religijna. No, każda religia, jak komunizm, no bo to nie jest nic innego, jest konkurencyjną. Nie? Tu sekty powstawały. Tutaj na przykład w Chinach, jeszcze tylko jedno zdanie, mamy dwa kościoły katolickie. Jeden, który jest w tym, że tak powiem, w ukryciu, a drugi, który współpracuje z Watykanem. Nieoficjalnie z naszym. Teraz są umowy, które są, że tak powiem, podpisywane co rok. Nie? Chodzi o nominowanie biskupów. Więc to jest wszystko, to są takie opozycje. Intelektualna opozycja dzisiaj jest raczej za granicą i to jest diaspora chińska. W Chinach jest ona absolutnie tępiona i jako oczywiście wróg ideologiczny. Chodzi tutaj o przekaz ideologiczny, który ma się sprzedać, a tym takim instrumentem to jest, nie wiem, ja, że gospodarczym, o tym pewnie coś powiem jeszcze na zewnątrz, ale w tym sensie wewnętrznym, to znaczy takie nośniki ideologiczne i to jest nowy, świetny chiński naród. Tworzy się go dzisiaj. No to jest to przesłanie Xi Jinpinga. A jeżeli chodzi... A samo wykorzystanie konfucjonizmu przez władzę ludową? Jest wykorzystywane absolutnie. Ona w tej chwili to łączą, tą tradycję. Zresztą pamiętajmy o tym, że po Tiananmen, najpierw po tej rewolucji kulturalnej, a później po tej rewolucji Tiananmen, cała narracja chińska, tego oficjalna chińska, nawiązywała do wielkiej tradycji imperialnej Chin. To jest w szkołach, to było w szkołach, w tym pokazywano ten lata świetności, to była ta dynastia Tang, kiedy to się, to jest właśnie dzisiaj ta droga zresztą tutaj do rozwoju Chin, kiedy ten konfucjanizm stawał się tą taką wtedy taką polityczną doktryną rozwoju państwa. On to jest dzisiaj częścią tej doktryny. To jest historia, to jest oczywiście recepcja komunizmu, taka jak ona, jedyny komunizm. Pamiętajmy o tym, jak była ta schizma radziecko, czy rosyjsko-radziecko-chińska, to Mao Tse-tung powiedział, że my jesteśmy tym ostatnim Rzymem, a nie jak Moskwa mówi, że oni są tym. Wszystko to było to ostatnie, to wieczne, to my. I to zostało przełożone też oczywiście na komunistyczną partię Chin. Dzisiaj jest to łączenie, to co powiedziałem. Władza wewnętrzna, czyli Konfucjusz jest absolutnie adoptowany do tej doktryny, którą prezentuje Komunistyczna Partia Chin. Jest ta
siła, takiej, jakbym dzisiaj użył tego słowa, co jest może nieużywane, ale myślę, że to jest oddaje to, ta realpolitik, jak Niemcy mówią, ta rzeczywistość, jaka ona jest, my wiemy, jaka ona jest, my wykorzystujemy tą rzeczywistość, a ona jest zagmatwana, więc proponujemy zagmatwanie z naszej strony, takie... Nasze zagmatwanie kolkę, jest lepsze niż... Tak jest, taką, my proponujemy ideologiczną dezinformację, żeby osłabić przeciwnika. To jest Sun Tzu. Nie? Sun Tzu wygrywał wojnę, chciał wygrać wojnę bez ich prowadzenia. To nie jest von Clausewitz, nie? Wiadomo, to ciężkie działa i tak dalej, bo to Prusy, ale ideologia była taka, wykorzystajmy siły przeciwnika, żeby go zniszczyć po prostu. To jest to dzisiaj. Dzisiaj siły przeciwnika słabość Zachodu, słabość Stanów Zjednoczonych. Dekadenckie to są ci barbarzy, tak? Barbarzyńcy, przepraszam, z tak zwanego Wielkiego Zachodu. To jest ten konflikt. Dzisiaj konflikt jest technologiczno-ideologiczny. Jeżeli go wygramy, jesteśmy pierwszym super państwem na świecie. I to są Chiny. No bo mówił pan profesor o tym w swoim wstępie, o tych dwóch, jak zrozumiałem, źródłach współczesnego chińskiego imperializmu. Jednym, jak rozumiem, byłby ten legizm, drugim byłby konfucjanizm, czyli takie trochę dwie nogi, ta łagodniejsza i ostrzejsza. Ale też mówiąc o tych planach chińskich na dominację, czy bycie tym jedynym słońcem w globalnym świecie, trudno oprzeć się wrażeniu, że jednak to przekonanie i to dążenie Chin współcześnie do zaakcentowania swojej różności od Zachodu jest znowu pozorne. To znaczy, jednym słowem, ciekawiłoby mnie, jakby pan profesor widział odpowiedź na pytanie, ile w Chinach jest Chin, a ile w Chinach jest Zachodu. Bo być może wszystko to, co obserwujemy, to de facto jest pewna emanacja pewnych struktur politycznych, struktur sprawowania władzy, zarządzania mieszkańcami, organizacji gospodarczych, które znamy dobrze z Europy, znamy ze świata zachodniego, po prostu w wersji odrobinę zmodyfikowanej, w wersji, która padła na podatny grunt i odrobinę inne okoliczności historyczne. Ile tego Zachodu w Chinach? Zanim pan profesor odpowie na to pytanie, ja zapraszam wszystkich, którzy nas oglądają, jest kilkadziesiąt osób, z czego się bardzo cieszę, żebyście państwo też zechcieli zadać pytania, bo to jedna okazja, żeby posłuchać odpowiedzi specjalisty. Można zadać to pytanie na czacie, na YouTubie, gdzie państwo oglądacie. Panie profesorze. Pytanie pana doktora jest fundamentalne. Wydaje mi się dzisiaj, to jest to pytanie, jak są szklanką, nie? To jest zapełnione do połowy, czy do połowy góry, nie? Więc jak to naprawdę jest? Percepcja, tak jak powiedziałem, komunistyczna, pasująca zresztą do tradycji chińskiej, to jest właśnie to, co propaguje ci Komunistyczna Partia Chin. To nie jest w wymiarze chińskim, ale pochodnym. I, nie? Jak się patrzy do tyłu na całą historię, to jest zarządzanie władzą. Nie? Dzisiaj. Nie? I to zarządzanie władzą, dlaczego dzisiaj mówimy tak dużo o tych Chinach? Nie tylko, że ten rozwój jest dosyć szybki, gospodarczy, ale druga strona zrezygnowała z przywództwa zarządzania tym światem. Powstała luka. Może nie zrezygnowała, ile oddała pola. Oddała, i to jest bardzo fascynujące, sama z siebie. No nie tak, było żadnych tak, wojen, nie było nic. Nie było żadnego konfliktu, tak, powiedzmy tak, sobie, koncentrujemy się tak, na sobie. Tak. Chiny też się koncentrowały na sobie i koncentrują się jedną nogą na sobie, ale myślą o tej jednej nodze, myślą o tej drugiej, żeby stać na dwóch. Wtedy ci Amerykanie, czy Zachód stoi na jednej nodze, która się chwieje. No nie, no bo tu jest walka też o wartości. I te wartości, to tu pan doktor powiedział, to jest Konfucjusz, musi być atrakcyjność, ale Konfucjusz eliminuje w tej swojej teorii wolność osobistą. Czyli powiedzmy sobie... To jest bardzo ważne, czyli nasz gorset tak, wartości, czyli prawa człowieka, to wszystko, właśnie, to nie jest u Konfucjusza. Czyli właściwie jesteśmy na granicy takiego kryzysu świata wartości, tak, który reprezentuje Konfucjusz i świata anglosaskiego tak naprawdę. Dokładnie. To jest ta walka, która będzie trwała jeszcze ze 2-3 pokolenia, ale my nie wiemy naprawdę, jak ona się skończy. Ale jest jeszcze jeden element, który jest dla nas pozytywny, jak się patrzy na Chiny. I słabość wewnętrzna. Pytanie jest takie, czy Chiny mogą wypełnić te próżnie?
No nie, bo to musi być próżnia wypełniona ideologicznie też. I czy ma, czy... Atrakcyjna no musi być. Amerykanie, czy amerykańska, anglosaska, tak powiem, taki przekaz był atrakcyjny. Myśmy, Amerykanie, byli takim akceptowalnym hegemonem z naszej strony. Myśmy się poddali temu, bo uważaliśmy, że to jest zysk, w pewnym sensie też polityczny. Tutaj zysk jest... Chińczycy mówią co innego, że zysk jest obopólny, ale zysk jest tylko jednostronny. Zyskują Chińczycy. Albo się podporządkujemy tej percepcji sinocentrycznej, albo nie jesteście dla nas partnerami. Nasz system wartości, nasze, że tak powiem, zarządzania światem polegał na tym, żebyśmy się przyłączali z własnej woli do tego świata. A tutaj jest ta wola narzucona. I to jest ta różnica. Jeszcze raz mówię, to jest fundamentalna różnica. Nie ma wolności człowieka u Konfucjusza. To jest nieprawda. To jest moralny cesarz, czy moralny władca, moralny sekretarz generalny, ten Genseng, jak to się mówi w skrócie, ale to jest moralność jego, aparatu państwowego. Dlatego tak jest im potrzebny. Dokładnie. Proszę Państwa, posłuchajmy fragmentu jeszcze z książki, jeśli Pan Profesor by się zgodził, a też odrobinę Pan Profesor odpocznie. Chiny zrozumieć imperium, wspaniała książka Pana Piotra Plebaniaka. Ze wstępem Pana Profesora. Z posłowie. Przenieść kłodę, by wzajemne zaufanie i szacunek ustanowić. Ludzie mogą być niewykształceni, a jako zbiorowy podmiot dokonujący wyborów politycznych mogą zachowywać się skrajnie nieracjonalnie, ale nie są głupi. A przede wszystkim umieją liczyć. Jeśli zobaczą, że rządzące elity traktują poddanych lub obywateli jak śmieci i dojne krowy, zrodzi się w nich bunt i opór. Shang Yang o tym wiedział. Zmyślne przedstawienie skutecznie przekonało poddanych suwerena, że nowe porządki oznaczają budowę relacji szacunku i partnerstwa. Tam, gdzie panuje zaufanie, spadają ryzyko i koszt społecznych i interakcji, a wiele z nich wręcz po prostu staje się możliwe do pomyślenia. Ileż byśmy dali za polityków, którzy realizują swoje przyrzeczenia? Na taki stan Chińczycy mają powiedzenie: jedno przyrzeczenie warte 1000 sztuk złota. Inaczej należało postąpić z arystokracją. Tu Shang Yang wybrał taktykę bezlitosnego terroru w myśli jednej z maksym Mao Tse-tunga. Zgładź jednego, a zastraszysz 100 tysięcy. Pokazał dobitnie beneficjentom starych porządków, że ich piękny i oswojony świat gwałtownie i definitywnie się skończy. No, tu dużo jest wątków w tym fragmencie, a ja bym jeden chciał zwrócić uwagę, bo teraz mnie to uderzyło. To znaczy w tym anglosaskim świecie i jakby to doprowadzi nas też do czegoś, co wydaje mi się też ważnym wątkiem w dyskusji o współczesnych Chinach, mianowicie do kwestii gospodarczych. Bo w tym zachodnim świecie zakładamy, że jednostki są że umieją liczyć i że są racjonalne. W tym fragmencie, co mnie teraz bardzo uderzyło, jest wręcz odwrotnie. Umieją liczyć, ale są nieracjonalni. Czy może to jest jakiś klucz do zrozumienia tego, dlaczego tak łatwo w tych Chinach połączyć coś, co wydawałoby się z punktu widzenia twórców świata anglosaskiego, rzeczy niepołączalnych, to znaczy wolność jednostki polityczna z wolnością gospodarczą. A tu nie mamy wolności politycznej, a mamy wolność gospodarczą. Tak, to oczywiście to jest bardzo zasadne pytanie, a takim państwem, które tak funkcjonuje, jest Singapur. Właśnie, więc mamy tuż obok tu przykład. Mamy przykład. Tak. Nie ma wolności, ale mamy prosperity, nie? Że tutaj się rozwijamy wyskawicznie. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Genialnie będzie pasował ten fragment, ale dlatego się spotkaliśmy dla tej książki przecież. Najlepiej uderzyć na zamiary wroga. Z czysto pragmatycznego punktu widzenia, aby uchronić swoje zasoby przed roztrwonieniem w wyczerpującej konfrontacji, lepiej wymyślić coś sprytnego. To jest odpowiedź na twoją tezę. Należy poszukać rozwiązania, które pozwoli nie tylko zaoszczędzić życie żołnierzy i czas, ale też osiągnąć cel bez wysilania się. Mistrz Sun, autor słynnej sztuki wojny, poucza.
Dla tej właśnie przyczyny stoczenie bitew licznych i z każdej wyjście zwycięskie nie jest najlepszym wcale wydarzeń przebiegiem. Najlepszym jest bowiem wroga wojska pod własną komendę przejąć, takim sposobem jednakże, by walki nie toczyć. Przeto najwłaściwszym wojen rodzajem jest zmysły i plany przeciwnika w niwecz obrócić. To porada stanowi emanację doktryny niedziałania. Uderz mnie w pełnię sił tamtego, potężną armię, ale w jego plan, jej stworzenie i użycie. Uderz pełnym w puste, kamieniem w jajko. To jest trochę nawiązanie do tego, co mówisz. Sztuka działania w niedziałaniu. Sztuka prowadzenia wojny bez wojny, prawda? Dokładnie tak jest. Wykorzystanie siły przeciwnika. To są sztuki walki wschodu. Wykorzysta energię przeciwnika do pokonania go. Ale tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To, co zostało tutaj powiedziane. Chińczycy oczywiście są bardzo pragmatyczni. Oni kalkulują. Oni są na przykład, jak się patrzy na diasporę chińską w Azji Południowo-Wschodniej, to jest najbardziej bogata, prosperująca, której wszyscy zazdroszczą tam, grupa. To jest takie coś, jak my mamy ten taki, zresztą to jest dzisiaj pokazywane też nie tylko przez jako reakcja na politykę Chin w ogóle generalnie, ale ta reakcja na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i jak się atakuje tą, że tak powiem, mniejszości azjatyckie w Stanach Zjednoczonych. To jest ewidentne. Ale o co tutaj chodzi? Pamiętajmy o tym, nie zapominajmy o tym, że nazwa, jeżeli Polska się nazywa Polska, nie wiem, Republika Federalna Niemiec się nazywa tak, nie, mówią Niemcy, bo ludzie, Niemcy lubią mówić Niemcy, a nie mówią Republika Federalna Niemiec, ale Chińczycy mówią Chonguo, nie, mówią państwo środka, środek, jest jeden znowu, to jest to, co my tutaj, to tutaj czyli mamy. Epicentrum. Tak, i do tego obudowujemy, tak, epicentrum, obudowujemy całą tam potrzebę narodu. A to, co stalające, to jest ta kultura oczywiście. Ale jest jeszcze... Ale co jest mitem założycielskim Chin? Jeśli moglibyśmy... A to jest połączenie, bo to jest pytanie bardzo istotne, bo to jest pytanie na temat powstania imperium. Mm-hmm. Pytanie, jak to powstaje? Nie? No jest taki mit, nie? To jest Yangtze, to jest taka rzeka, tam, na której się wtedy pojawiła się ta cywilizacja, powiedzmy sobie, chińska. To jest taki mit, że zostałem Chińczyk i Chinka zostały utworzone z tego mułu, z tej żółtej rzeki, nie? Postać cesarz, dlatego żółta rzeka, nie? Yangtze i tam i oczywiście są te odnogi, ona bardzo żyzna i w tym zakolu tej rzeki czy innych powstawały te cywilizacje Sumerów i tak dalej. Zresztą tutaj to wiadomo, że tam, gdzie były te zasoby i można było, że tak powiem, naród wyżywić, powstawały te państwa. No więc tutaj nic nowego Chińczycy w cudzysłowie nie wymyślili. To było wcześniej Mesopotamia jest takim fascynującym, Chetyci na przykład, no nie? Egipt, Nil, nie? To wszystko to się łączyło w tym. Ale wracając do tego aspektu, co jest w cudzysłowie może taki oksymoron, szansą Zachodu, jeżeli chodzi, jeśli patrzymy na Chiny. Myślę, że polityka wewnętrzna, że wcześniej czy później to imperium też upadnie według tradycji chińskiej. To są te cykle badania. Nie wiem, co tam będzie później. Ale jeżeli barbarzyńcy napadali na te Chiny, no to inni barbarzyńcy też mogliby, że tak powiem, skonsolidować tą gospodarkę chińską z zewnątrz. Załóżmy. Rozumiem, że gotowość na ten upadek muszą się otworzyć. Muszą się otworzyć. Jeżeli się nie otworzą, będą stosować i to, co zostało tutaj wspomniane na tym ostatnim posiedzeniu tego parlamentu chińskiego, oni idą w kierunku, powiedziałbym, autarki gospodarczej. Oni wiedzą, że nie są jeszcze partnerem dla wysoko rozwiniętych technologicznie państw jak Stany Zjednoczone, Tajwan, Korea, Japonia, bo to są ważne rzeczy, cały ten obszar Morza Południowochińskiego, więc muszą to stworzyć, te półprzewodniki, bo to jest najważniejsze, sami, więc muszą się zamknąć. Dlatego proponują dwa cykle rozwojowe. Cykl zewnętrzny, absorpcja inwestycji zachodnich do rozwoju polityki wewnętrznej, gospodarczej, żeby im się lepiej działo. To jest dzisiaj ten ostatni, piąty plan, nie? Który został teraz postanowiony. Pięcioletni plan rozwoju gospodarki. A później ma być, zresztą cykle w chińskiej historii, tej ostatniej, to jest ten cykl też tego Xi Jinpinga, to jest 200 lat.
ostatnie 100 lat zostanie rozwoju chińskiego, tego takiego, powiedzmy sobie, nie chcę powiedzieć wysokiego rozwoju społeczeństwa, ale dosyć wysokiego, to będzie do 2049 roku. W 1949 roku powstała Chińska Republika Ludowa i od tego zaczyna się to bogactwo chińskie na następnym stuleciu. To jest dzisiejsza narracja chińska na zewnątrz, to jest, ale to są plany. My mamy, czego się naprawdę tak Chińczycy boją. W 2019 roku Xi Jinping występuje na takim zamkniętym posiedzeniu w szkole partyjnej i mówi tak, naszym problemem to są czarne łabędzie. Czarnego będzie Taleb, wszyscy wiemy o co chodzi, nie? Albo to są te szare nosorożce. Może coś przyjść od środka powstania w Chinach. Były takie, nie? Bokserów, tak jak mówiłem, czy te pingów. I nagle wysadzi cały system. Pamiętajcie, mówi do tych swoich... Czyli wypatrywanie tak. Konia trojańskiego. Tak jest, że to może od środka. Myślę, że jednak to jest polityka wewnętrzna. Wewnętrzna, nie zewnętrzna, bo w tej chwili Zachód reaguje, jest reaktywny tylko na to, co Chiny robią, ale jest w sensie wewnętrznym pokojowo, w cudzysłowie, nastawiony. No ale właśnie fenomen Chin polega na tym, że pozoruje jakby zagrożenie tak zewnętrzne. Jest, tak jest, mobilizacja tak. Oczywiście. To, że Biden w swoim przemówieniu, nie wiem, pierwszym powiedział, że największym zagrożeniem, zresztą przemówienie było, i to bardzo ciekawe, na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Mm-hmm. Nie? Niedawno. Sojusze z naszymi tutaj... tymi, które zostały zakwestionowane przez moją poprzednią administrację Trumpa. Więc teraz wracamy do tych sojuszy. Zaraz powiem, o co tutaj chodzi. I pokazuje, że Chiny są największym zagrożeniem oprócz Rosji. Rosja jest na drugim miejscu. Rosja jest takim, powiedzmy, temporalnym sojusznikiem Chin, czasowym. Oni wiedzą, że to się do niczego nie nadaje, że to jest zrujnowana gospodarka, że to nic z tego nie będzie. A poza tym tak nie oszukujmy się. Jak patrzymy na tą ekspansję ostatniej dynastii Xin, no to jest cały dół Syberii. Mm-hmm. Pamiętajcie Państwo, to Chiny kiedyś już po wojnie napadły na Związek Radziecki. Ten słynny konflikt na Usuri, Damański to się nazywa, konflikt z Japonią o wyspy. To jest wszystko to funkcjonuje i to nie będzie tak sobie, że to się zapomni. I jeszcze oczywiście to, i tutaj jeszcze taka ważna sprawa. Zachód został, i to jest pozytywne, w cudzysłowie, taki oksymoron znowu, zmuszony do obrony, naprawdę do fizycznej obrony części Zachodu, to jest Tajwan. Jeżeli Tajwan padnie, padnie Zachód. To jest taki lakmusowy ten papierek, prawda, na ekspansję Chin. W ogóle mnie ciekawi, ale to już zaczęliśmy, czy nawet pan profesor wyprzedził moje pytanie trochę, o taką zdolność eksploracji Chin i granice. To znaczy, że my, bo taka jest teza, jak rozumiem pana profesora, że to my powinniśmy wyznaczać jako świat anglosaski granice Chin i to my powinniśmy narzucić tak. Własną narrację, prawda? Własne zasady. I wtedy się obronimy nie tylko siebie, ale Chińczyków. Nie tylko Chiny, Tajwan, ale też tak. Siebie. Chiny mają przewagę nad nami, że są bezgraniczne. Są uniwersalne. Oni mają tego zakotwiczonego, że mamy jakieś sztuczne granice, które dotąd to jest nasze terytorium, a to nie jest nasze. No, tego nie ma. To jest to, od czego pan profesor przewaga, znaczy, że Chiny są, świat należy do Chin. Przewaga Chin. Poza tym środek można poszerzać nieskończoność. Tak. Ja uważam, jeżeli teraz ustąpimy Chinom, to jest koniec naszego świata. To jest, to nie mówię dlatego, że tutaj komuś... Apokaliptycznym... Tak, jakimś takim, tylko jeżeli ktoś oddaje własne pole wartości, fundamenty tych wartości i to jest dzisiaj ten ideologiczny konflikt, bo to jest zastępowanie ideologii inną ideologią. Jeżeli ta druga zwycięży, to my nie mamy więcej nic do powiedzenia. Musimy bronić tego, co mamy. I z nimi musimy przede wszystkim skonsolidować w drugą stronę znowu Zachód. Zachód taki, który został na własny rachunek rozbity. Rozbity przez państwo, które go stworzyło po wojnie. To są Stany Zjednoczone. Teraz nam następuje konsolidacja, tylko problem polega na tym, zresztą to jest w książce. To, co zostało rozbite, nigdy nie będzie tak sklejone, będzie sklejone, ale inaczej. I teraz nie wiemy, co to jest naprawdę ten Zachód. Musimy się zdefiniować.
I tutaj Chiny są tym konkurentem, tym wrogiem, który może nas stymulować do tego. Najgorsze jest to uśpienie ideologiczne, kiedy wszystko fajnie funkcjonuje, a nie mamy tego konkurenta. My go dzisiaj mamy. Nazwanego, prawda? Więc tak, możemy się do niego dostosować i sprawdzić się, prawda? Też. Tak, oczywiście. Właśnie, to na sam koniec na naszej rozmowy takie pytanie chciałbym pana profesora zadać odnośnie tej konsolidacji. To znaczy, czy to nie jest tak, że Zachód jest podobnym, bo tak rozumiem to, co pan teraz, profesor teraz mówił, w podobnym momencie jak Chiny. To znaczy, też musimy się skonsolidować zewnętrznie, żeby nie ulec no właśnie zagrożeniu chińskiemu, tak? Że analogicznie jest w Chinach. Konsolidacja wewnętrzna, budowa administracji i dbanie o spójność wewnętrzną jest gwarantem sukcesu na zewnątrz. Czy na Zachodzie nie jest tak samo? Tak, oczywiście, tylko że systemy są różne, nie zapominajmy o tym. My mamy, może nie chcę użyć tego słowa, ale powiedzmy sobie taką szczątkową demokrację, ale to jest demokracja. To nie jest system autorytarny. My po drugiej stronie mamy system autorytarny, opresyjny, tak jak tutaj zostało mówione. Jest to, że tak powiem, obraz bardzo prosty, czarno-biały. Nieustannie podkreślać. Ciągle podkreślać różnice, a nie to, co nas łączy. My żyjemy oczywiście w jednym świecie. My Chin nie wyrzucimy tak, jak teraz to się robi na księżyc z Rosją. Ale też przyjęliśmy taką narrację, panie profesorze, panie doktorze, że z Chinami trzeba rozmawiać i być nieustannie w dialogu, prawda? A tutaj tymczasem... Znaczy, trzeba je przede wszystkim zrozumieć. Trzeba je zrozumieć, trzeba zrozumieć, i to jest sądzę, zrozumieć drugiego, po drugiej stronie, tego nie chcę powiedzieć wroga, ale tego konkurenta, zrozumieć jego myślenie, zrozumieć, zdefiniować jasne jego cele, a nie funkcjonować w szarościach intelektualnych. Czyli mówimy o kryzysie też niestety przywództwa intelektualnego, no właśnie Zachodu. Tu jest gdzieś pies pogrzebany, żeby wspomnieć Wincentego, który tutaj... Właśnie, tutaj kończymy w sumie pesymistycznie, ale... Nie zgodziłbym się z tym. Ja uważam, szarość intelektualna brzmi pesymistycznie. To znaczy, jeżeli bymy tutaj poszedł w kierunku interpretacji ze strony pana doktora, to pomyślał, że to się musi zakończyć jakimś konfliktem. No nie? Takim czy innym. To, że się mówi o konfliktach, to nie znaczy, że teraz wojna wybuchnie. Tak, na szczęście. Lepiej mówić o tym konflikcie, o tym, nie wiem, to te słynne, ta pułapka Tukidydesa, co uważam za absolutny absurd, bo nie można tych rzeczy porównywać po prostu, walki Sparty z Atenami, bo ten na przykład, dlaczego Spartanie oczywiście się obawiali siły Aten, więc druga potęga chciała, że tak powiem, wyrównać, zharmonizować te Ateny, powiedzmy sobie, ale Spartanie doszli do tych, pamiętacie, panowie, doszli do tych murów i co? Zaraza. Co to jest? Czarny łabędź. A jak się coś takiego wydarzy? Albo coś takiego. Nie wiem, czy to jest ta droga, która nas prowadzi do rozwiązania problemu. Według tego, przepraszam, tylko jedno zdanie, według narracji dzisiejszej, agresywnej Chin, rozwiązanie jest tylko agresywne. No i zobaczcie państwo, panowie, przyznacie chyba, że rozmowa jest pasjonująca i chyba się na tej rozmowie nie skończy. Na szczęście mogę zapowiedzieć, że będzie następna rozmowa. Pan profesor bowiem jest specjalistą od spraw europejskich, jest przecież też dyplomatą, ale napisał książkę o wzajemnych stosunkach między ewentualną armią europejską a NATO. To może być bardzo ciekawa rozmowa. W ogóle temat będzie naszego kolejnego spotkania, co się nam udało w Europie już 7 kwietnia. Gdyby ktoś z państwa chciał zadać pytanie, wysłać do nas, to zapraszamy i przekażemy panu profesorowi. Jest taki specjalny formularz, gdzie można zadać pytanie i my panu profesorowi przekażemy. W nawiązaniu do tego, co zostało powiedziane, ja opisuję w tej książce strategię funkcjonowania, znaczy strategię funkcjonowania Unii Europejskiej, która powinna mieć własną projekcję tych właśnie strategicznych interesów na świecie. Jednym z takich elementem może być armia europejska, to jest takie, oczywiście to jest symbolika, ale może być coś, co skonsoliduje tą Unię Europejską na zewnątrz, bo dzisiaj, tak jak powiedziałem, ten świat zachodni jest jednak rozbity.
To moglibyśmy naprawdę długo rozmawiać, dlatego że ja uważam, że fenomen, jednak nie mogę się powstrzymać, nie skończymy tej rozmowy. Fenomen Chin też polega na tym, że przyjął język anglosaski, makdonalizacji jakby takiego no, para języka, który jest zrozumiały dla Zachodu i uwodzi, aplikując dawkę śmiertelną Europie. Prawda? Chciałem wszystkich ostrzec, jeżeli chodzi o Chiny. To, że ja idę do McDonald'a i kupuję i inhaluję to jedzenie wewnętrznie, fizycznie, to nie znaczy, że akceptuję demokrację, z której ten McDonald's pochodzi. To jest zupełnie coś innego. Nie mylmy tych pojęć. Korzystanie z tych dobrodziejstw, w cudzysłowie, tak zwanego Zachodu, nie znaczy, że go akceptuję. Organizacje terrorystyczne, ponadnarodowy terroryzm, ludzie wychowani w tych kulturach. Cywilizacja, i tutaj Chińczycy na pewno mają, bym powiedział, rację, kultura narodu, kultura jakiejś społeczności, bo to może tego narodu jeszcze nie ma, jest silniejsza od budowy państwa, jako struktury, która jest, że tak powiem, następstwem kultury, a nie wyprzedza ją. Ona może ją tylko sterować, kanalizować. I znowu fenomen Chińczyków, jeśli miał, bo przecież korzystanie ze wzorców wroga, który świetnie sobie, tak. Wroga, jeśli może użyć takiego słowa, prawda, przeciwnika, czy kogoś, kto jest po drugiej stronie, może być dla nas jakąś nauczką. Znaczy znowu Europa, znowu Ameryka oddaje kulturę, oddaje pola, prawda? No bo demokracja jest otwarta, jest transparentna. Każdy może w niej partycypować, tak. Jeszcze chce. Przepraszam bardzo, czy ja mogę partycypować w tym, co robią Chińczycy w Chinach? Na pewno nie. Tak. Na pewno nie. Proszę Państwa, chciałbym na koniec jednak dedykować jeszcze fragment. Jakoś cały czas polecam tę książkę. Czy szarżuję, Panie Doktorze, Panie Profesorze? Mogę jeszcze fragment? Ostatni. Choć zdobyłeś cesarstwo na koniu, jakże zamyślasz z konia z nim rządzić? Pierwszy cesarz, okrutny założyciel efemerycznej dynastii Qin, nakazał rekwizycję wszelkich ksiąg mogących stać w sprzeczności z ideologią i porządkami nowego imperium. Większość zniszczono, a te zdeponowane w cesarskiej bibliotece zgorzały w czasie jednej z rebelii, które rzuciły dynastię na kolana. Tu na myśl przychodzi scena pożaru biblioteki w filmie Imię Róży, odegrana po mistrzowsku przez samego Shona Connery'ego. Ale nie wszystko stracone. Wiele ksiąg przetrwało w pamięci mędrców i specjalnie do tego celu szkolnych zapamiętywaczy. Albo zamurowane skrzętnie w ścianach budynku, gdzie znajdowane są po dziś dzień. Stąd współcześnie mamy i po parę wersji tej samej starożytnej księgi, ale po jeszcze innych ostały się obszerne cytaty w innych dziełach albo ledwie same o nich wzmianki. Liu Bang, założyciel dynastii Han, nie był pierwszym z brzegu watażką. Tacy przepadają najdalej w ćwierćfinale i zwykle nie pamiętamy ich imion ani czynów. Rozumiał, że do zachowania zdobyczy potrzebne są zupełnie inne umiejętności niż do jej zdobycia. Aleksander Wielki był jednym z nielicznych władców, który tak jak Liu Bang pojmował tę zasadę od samego początku. Dokonując podbojów, Aleksander z góry planował politykę wobec zdobytych ludów. Zapewniał im pokój, jasne prawa, ale przede wszystkim brak grabieży w czasie przejmowania władzy, a potem prosperity. Dzięki temu nowo podbici nie buntowali się w celu przywrócenia poprzedniej władzy, z reguły nie tak oświeconych. Tę uniwersalną prawidłowość opisuje anglosaska obiegowa mądrość z zupełnie innej sfery. Uwieść mężczyznę to sztuka, wieść z nim małżeński żywot to praca. Dostrzegajmy ją w życiu wielu mistrzów rozmaitych fachów. Osiągnęli oni biegłość, a następnie olbrzymi sukces w swojej specjalności. To oczywiste, ale wielu z nich ma zaskakująco dużo do powiedzenia o sprawach pozornie zupełnie niezwiązanych z wąską dziedziną, której emanują mistrzostwem. Paradoksalnie dopiero tu zdolność wyjścia poza własną domenę czyni ich tymi, kim są mistrzami. Jest tak dlatego, że praprzyczyną ich sukcesu było dostrzeżenie pewnych prawidłowości uniwersalnych w ich własnej dziedzinie. Te emanacje mistrzostwa dajemy się więc zaskoczyć w filozoficznej głębi i refleksji, w jaką oprawione są wyczyny aktora karateki Bruce Lee.
Muhammad Aliego, czy trochę mniej zaskakujące fizyka Alberta Einsteina. Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Państwa gościem wspaniały pan profesor Krzysztof Miszczak. Dziękuję bardzo. Rozmowę prowadził dr Jakub Lorenc i Artur Wolski. Bądźcie państwo szczęśliwi, cieszcie się, że jesteśmy ludźmi demokracji, jesteśmy ludźmi wolnymi. A jutro państwa zapraszam na rozmowę z Okaliną Jędrusik i Stanisław Jedygacie z Remigiuszem Grzelą. Pojutrze w piątek z Olgą Bończyk i z Justyną Ślesicką będziemy rozmawiać o autorytecie. Dobrego dnia państwu życzę, wszystkiego dobrego.